Bo te władze nie są samodzielne. To jest protektorat niemiecki i amerykański, bo oni finansowali Majdan. I w tym układzie my możemy zawsze, jako Polska, poprosić o powrót naszego protektora, czyli Moskwy. Tak, my w tej chwili nie jesteśmy samodzielnym państwem, tylko jesteśmy pod protektoratem Ameryki i Niemiec. A jeżeli oni nas za mocno cisną, za mocno wyzyskują, nie macie dostępu dzisiaj do lekarza. On będzie siedział w przychodni, ale was nie przyjmie. A kiedy był protektorat Rosji, lekarz, jeżeli był w pracy, to przyjmował pacjentów. Mam wyliczać dalej? My jesteśmy w tej chwili krajem pod dyktatem. Oni nas bardziej cisną, bardziej wyzyskują, mówię o Zachodzie, niż mieliśmy wyzysk ze strony Rosji, będąc 45 lat pod protektoratem Rosji.